jeszcze chciałbyś coś dodać? Nie, ja mówiłem o z innej gali. Za twoje p... nie też mogę odjąć punkt. Można lekarza do oktagonu, żeby mógł stwierdzić, czy zawodnik jest w stanie walczyć. Ważna sprawa, wszyscy w śmierci. Przecież tak, odlecisz. Prostem, sprawem w czasie. Nie, czuję. Jak jest gorzej, nie wiem, czy to nie ma miejsca celowe. On jest na granicy odlecenia. Na długim bezdechu był. Kogo obstawiasz dzisiaj na walce Pawka kontra Adam? Team Pawka. Adam. Jeszcze raz. Adam. Adam, pierwsza runda. Ja myślę, że będzie remis. Dobra, a bez pierdolenia? No to Pawka. Pawka. Na 100%. Dobrze, idziemy dalej. Nie widziałam ich w akcji, nie wiem. Jakbyś mogła przypuszczać to? Pawka. Pawka. To jest jakaś pani, której nie znam, to nie chcę tam wchodzić nawet. Dzisiaj odbędzie się gala Dzik Pro MMA. Jak myślisz, kto wygra? Pawka czy Adam? Oczywiście, że Adam. Kurwa mać. Ale oni są z jednego działu. No Adam oczywiście, nie? Adam. Dobra, czekaj, nie odkładaj belki. Kto wygra? Pawka czy Adam w dzisiejszym starciu? Adam. Kto wygra? Adaś. Widzicie, że Adam. Jestem zrozgotany. Jednogłośną decyzją sędziów Adrian Polak. Kurwa. Coś mi się tu nie klei. Chodź, chodź. Poczekaj, Mateusz. Chodź. Mateusz, chodź, chodź. Kto wygra dzisiaj? Adam czy Pawka? Adam Wysocki. Tutaj jest pan Krojczy, też mu nie będziemy przeszkadzać, pokaż. Robotę tutaj musimy skończyć, a nie... Nagrałem to i to nie wytnę. Chodź. Jak myślisz, kto wygra dzisiejsze starcie? Dzisiejsze starcie? No ale to jest głupie pytanie, Błażej. To jest jednogłośnie wygra Adam. Te warunki fizyczne... Już go nie słychać. Myślę, że Adam jest zdecydowanym faworytem. Faworyt tylko jeden, nie? No Adam. Presję nałożył na siebie i będzie Pawka takim underdogiem. Po cichu na Pawła właśnie. No według tutaj zakładów ewidentnie Pawka jest underdogiem. Więc tak myślę, że logika podpowiada, że jednak Adam mimo wszystko. Dobra. Milan, jak myślisz? No, dosyć odważnie. Dzisiejsze starcie wygra Adam. A dlaczego? Bo jest silny. Kto wygra? Nie, no, wolisz rosół czy pomidorową? No, kapuśniak. To jest Adam. Posłuchajcie, jak oddycha przez nos. I chciałbym usłyszeć od was, jak myślicie, kto wygra? Wygra sport. Żaden nie ćwiczy. No to tym bardziej wygra sport, bo nie znam. Nie znam obu zawodników. Z całą sympatią dla Pawki, ale myślę, że Adam ma niestety przewagę zasięgu i to będzie decydujące, bo jest po prostu długi, że może stać tu, Pawka będzie tam i go dosięgnie. Witam wszystkich na drugiej edycji Dzik Pro MMA. Gali stworzonej, aby pracownicy WK Dzik mieli okazję dać upust swoim emocjom. Myślę, że należy zacząć od tego, aby przywitali nas odpowiedzialni za to całe zamieszanie, czyli włodarze Dzik Pro MMA, właściciele WK Dzik, Saker, Owca, Robur, Pączek. Zapraszam włodarzy do oktagonu. Poproszę was o parę słów do widzów, przekazuję wam mikrofon. Witamy publiczność, witamy widzów z internetu.
Po pierwsze, nie mamy nic wspólnego z tą galą, nie mamy nic wspólnego z tym konfliktem. Przychodzimy, okazuje się, że chcą się bić. No i w porządku, jest karetka, jest BHP w miarę zachowane. Bawcie się dobrze, kibice i zawodnicy. Nie ma złych. Lecimy. Pierwszym zawodnikiem dzisiejszej gali będzie najwyższy w stadzie zawodnik pochodzący ze stolicy Freak Fightów. Koszalina, czyli miejsca, gdzie odbyła się pierwsza gala Fame MMA, a dodatkowo pochodzi stamtąd clown z Koszalina. Pytanie, czy nasz zawodnik będzie kolejnym clownem, czy nie, to się jeszcze okaże. Trenujący od półtora roku, zawodnik wywodzący się ze stójki, chyba taka była mowa, że jego stylem wiodącym jest stójka K1. Mówi, że umie kopać, zobaczymy, jak zaprezentuje się w oktagonie. Adam, długi WK, Grosia. Jest debiutantem, a teraz czas zaprosić drugiego zawodnika, reprezentanta WK Dzik, rzecz jasna, a dodatkowo miasta Częstochowy. Miasta, myślę, że można śmiało określić jako drugą stolicę Freak Fightów, bo stamtąd właśnie pochodzi Marcin Najman, który bronił Jasnej Góry i stworzył Freak Fighty w naszym kraju. Odbywający drugą walkę w tej federacji, Paweł, Pawka WK, Janik. Winner. Sędzią głównym tego pojedynku będę ja, sędziami punktowymi włodarze. To jest dopiero druga gala, rozwijamy się. Myślę, że budżety powinny zwiększać się stopniowo i tak jest progres. Miłego oglądania. Pamiętajcie, walka walką, ale liczy się dobra zabawa. Wiadomo, spalik na 20%. Łeb mu takie, takie były założenia. Więc na 120, tak? Mhm. Na 20, sparing na 20%. Liczy się fan. Zetnijcie się rękawicami. Jakieś dobre słowo. Wróćcie do swoich narodników. Gotowy? Gotowy? Fight! To jest MMA? Tak. Do tego kolano bierzą, spokój się. Ale czy nie? Yeah.
Zjeżdża jest tylko baterię. Podpiera się na prawej ręce, podpiera się na prawej... Boże! Prawa ręka na szczękę, naciskaj mocno. Panowie, ale walczymy. Robisz? Ale aktywnie. Co to? Dawaj, odejdź, kurwa! Co mógłby? No aktywność jakaś, kurwa, no. Ale zastałeś? Dawaj, jedź, spadna, no dawaj! Sędzia, ja też ty też od zawodnika, o mózgu, kurwa! On chyba zasnął! Dawaj, papka, odpierdzi twarz! Odpierdzi twarz! Jedź, jedź! No kurwa! Idę jeszcze! No co ty smyjasz go po tej głowie? Ale nie ma przyjąć się z zawodnika! Ty się skucz na kanał! Wysuwaj się, wysuwaj się! Wysuwaj te nogi! On zaraz chyba cię na siebie! Dawaj, Paweł, wysuwaj się na samochód! Nie robicie! Ej, nie rozmawiamy! Nie rozmawiamy! Wysuwaj! Co mówisz? Mam zapiszenie, mam zapiszenie! Na spokojnie wszystko! No dawaj, masz wolne ręce, to jedziesz z nim! Wyrzuć go, biodra do góry, Adam! No tak, dobrze, wiesz, nie pójdź! Trzymaj się na nim, rób to waga, papka! Rób to waga! Zrób to samo, tylko wysuń biodra! Utrzymuj się, papka, bo on będzie po stopa! Jedziesz z tą głową jego! On nie trzyma pozycji, zepchnij mu biodra po prostu z siebie. Zepchnij po prostu, zepchnij. Każdy mu się oko wbija. Kurwa, dobra. Dawaj! Zepchnij po prostu. Dawaj, mało! Zepchnij te biodra, wstań. To inna federacja, wiesz, to inna federacja. Zamyka. Za twoje pierdolenie też mogę odjąć punkt. Faj! Chodź na mogę, to co robiliśmy, chodź na mogę, tylko powtórzyć. Papka, przekończ nogi! Przekończ go! Rozbija
Odcinaj mu ręce! Pawka, odcinaj mu ręce i przechodź. Chodzisz na niego teraz, odepnij lewą rękę i go. Nie daj mu wejść na siebie! Pawka, nie daj mu wejść na siebie! Chodzisz. Rozpinaj mu te ręce! Nie daj mu wejść na siebie! Pawka, do góry! Pawka! To samo. Dobrze! Prawa noga na to przechodź dalej! Mocno! Dobrze! I ustabilizuj tą pozycję boczną! Wyrzuć biodra do tyłu, wyrzuć je, bij. Stabilizuj to! Wyrywaj głowę do góry! Nie ma siły, wstajesz! Pawka! Dobrze! Walić go teraz, tak! Nie podpuść, nie podpuść! Pawka, nie opuszczaj głowy! Adam na dysk! Patrz na niego! Nie podpuść na niego, kurwa, ma długie ręce! Nie masz mu na stopy, wypłynę głowę! Dobrze, odsuń się, odsuń. Garda! Nie masz siły wejść w nogi, on trzyma na dystans! Trzymasz go na dystans! On walczy na wyszaj się jak ślepa! On to chodzi na ciągle i go punktuje! Dobrze, nie podkucz tak! Chyba mu wejdę tam do ciebie zaraz. Na dystans! Pawka! Kurwa! Chodź w te nogi! Wydnij go! Łapiesz! Łapiesz, rzucasz! Wyrzuć dobrze, wyrzuć. Kucnij, wyprostuj plecy, jesteś mocniejszy wtedy. Marki też tak robisz. Biodra w ziemię. Rozpinaj mu te ręce. Cofnij tą lewą nogę do tyłu. I biodra w ziemię i teraz powoli wstajesz. On nie ma siły. On też nie ma. Wstajesz, papkę, chodź z niego! Chodź z niego! Obalaj! I nie daj mu na przykro! Wyjmuj tą głowę! Wyjmij tą głowę! I przechodź ręce! Przechodź nogi! Wyjdź z tej gardy! Wysuwaj biodra, Adam! Złap go za nogi, za drugą też go złap! Złap go za drugą! Złap go za drugą też, Adam! Matka, przechodź te nogi! Wjeżdżaj na niego! Wstawaj! Dobrze, masz boczną! Wysuwaj te biodra! Biodra nisko! Do siatki, do siatki! Dojedź go biodrami! Do siatki! Jeszcze raz będziesz coś mówił do tamtego narożnika i tracicie punkt. A co powiedziałem? Eeeo! Adama. Eeeo! Eeeo! Lila, 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 no! Eeeo! Eeeo! Alright! Dobra, dasza do siebie? 6 minut. Nie łącznika. Więc trzeba będzie przestrzeć. Że Pawka teraz 8. Że duża przewaga Adama. No to 2 punkty możemy dać Adamowi, jeżeli miał bardzo dużą przewagę. 10, 9, 8, 10. Ja dałem takie danie. On jak bokserskie punktuje. Ja punktuję jak MMA. Po prostu jest runda, runda, runda. A ty 10, 9 tak. Nie wiem, nie wiem. W MMA jest runda, nie? Po prostu. Na pewno się nie sędzieje tak jak my. Ale jesteśmy początkującą federacją, możemy póki co nam wybaczyć. No to powiedz. Ile czasu jest? Nie wiem. Minuta na pewno minęła. No już, może. Chcesz czy nie? Można lekarza do oktagonu, żeby mógł stwierdzić, czy zawodnik jest w stanie walczyć? Ważna sprawa, wszyscy w śmiechu. Dobrze, oni podejdzie, nie będą wchodzić. Co, koniec wydolności? Głowa jak? Nie, żbanka. Kręci się w ogóle. Kogo będzie?
No, klonówka. Bastonowa. Wstrzymało oddech. Czy to jest tak, odlecisz? To jest pełen szczerze. Nie wiem, czuję. Jestem na granicy rządzenia. Jest na granicy odlecenia. On powinien jeszcze chwilę powalczyć i tlenowo zostawi. Koniec walki! Czekaj, dziękuję. Przegrałbym. Więc dziękuję. Brawo! Drugą walkę, a może inaczej, jedyną walkę na gali Geek Pro MMA 2 przez niezdolność do walki rywala wygrywa. Adam Długi WK Grosia! Jakbyś podsumował walkę? Jakby dał radę walczyć w trzeciej? Jakby tak, może tak, gdyby trzeciej rundy nie było, nie byłby niezdolny, to bym to przejebał, więc w sumie się cieszę. Ale też myślę, że jakby wyszedł, to by nie miał tlenu, jeszcze trochę mam i po prostu by mnie nie złapał, byśmy się pobili w trójce, ale gdybać można, bardzo mu dziękuję, dziękuję wszystkim. Nie umiem mówić. Nie ma co ukrywać, to jest twój moment, pokonałeś niepokonanego, więc myślę, że mógłbyś kogoś wyzwać. No. Pytanie, czy masz taką osobę? Mam takiego. Stoi gdzieś tutaj. Ananasa takiego mam. Patryk Bedełek. Cała firma to słyszy. K1 duże. Zapraszamy. Nie wiem, może być i boks. Nie trenuję się, a nie trenuję. Trzeba wpaść swoje zasady, co? Bo teraz ja wygrałem, co? Więc mówiłeś, dałem od razu mówię, że po papce. Mówiłeś, co? Że po papce ja wchodzę i ciebie. Nie robię, to co? No to możemy. Od razu? K1. Możemy. A co K1? No bo jesteś ciężki, więc twoje kopnięcie będzie ważyć, a jestem lżejszy dużo, z 25 kg. Więc nie będziemy się kulać, bo mnie udusisz, jak się położysz. Będziemy się lizać! Federacja dorzuca karton batonów. Ale za walkę dzisiaj! Za kolejną walkę! Jeżeli ta walka dojdzie do skutku, dorzucamy karton batonów. Dla jednego i drugiego. Do niczego, po prostu karton. Ale jeszcze dzisiaj, kiedy pytałem Patryka, czy chciałby zawalczyć, mówi: ja to w sumie nie mam zajawki na bicie się. Ale teraz troszkę się podejście zmienia. Jak widzisz swoje szanse po tym, co widziałeś w tym oktagonie? Kurde, ciężko stwierdzić. Niby na początku nie bił, w drugiej rundzie też pokazał. Coś tam było. Więc byle w pierwszy ustrzelić go i dziwi. Dobra, ja chcę. Gdzie jest Paweł? Paweł poszedł. Paweł jest tam. Tam dużo miałeś dystansu, serio. Mogłeś go zajechać. Wiadomo, też nie chcieliśmy młotków, nie? Ja ustalałem, że nie było tych młotków, nie? Więc ogólnie dobrze, że się nie podpaliłeś i tak mimo wszystko leciałeś z sierpami, bo tam były sierpy, więc myślę, że było bardzo fair, bo ustalaliśmy, żeby takiej hamowy właśnie nie było. Ja myślałem, że jak go okładałem przecież, kurwa, nie wiem, z minutę? Ogólnie sędzia powinien przerwać, no ale wiadomo, no fajnie, że była druga runda, nie? Ja czekałem, bo już myślałem, że przerwę i go nie biłem to mocno. No ale przerwę. Sędzia jest już... Dostałem pouczenie za to, ale powiedziałem, że jest amatorem. No ale tam w pierwszej rundzie już koniec. Więc gratulacje ogólnie. Jesteś wygranym jak Ferrari. Nie no, Pawka zdominował. Tam już powinno być, bo wiesz, powinno być komenda od sędziego, ale sędzia jest informatykiem. Przekalkulował po prostu. Nie, chciałbym się przemyć i siąść po prostu. No a to tak, żeby ci się ta saturacja ustabilizowała. No, słabo idzie. Dawaj więcej, bo jest rezerwuar tu się. Dlatego? Ale te walki, kurwa. Dlatego? Nie, 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 gorzej mi się odbywa. Zawsze trzeba wstać. Saturacja w normie, teraz dużo odpoczynku. Nie, lepiej w domu. Wiesz co zrobił? Podczas, jak już był w parterze,
Co nagrywasz? Standardowa rzecz, którą też Jujitsu. Nie oddychał podczas... robił długie na długim bezdechu był. Mówię, jeszcze mogłem włączyć. Chujowo, ale stabilnie. Poszło do góry 113. No, no to już. Sędzia Robert i owca, delikatna przewaga na Adama i tak podróżuje. Tak, no pierwszy. Dziękuję. Przez to, że druga runda była wygrana z większą przewagą przez niego niż pierwsza przez Pawła. Jednogłośna decyzja by była, jak jest delikatna. Nie, nie dwa remis. Ja remis mam, no nie. Remis, ale nie nadal. I połowa remis, połowa nadal. Czy ja tam wygrał przez większą przewagę w drugiej rundzie. Każdy dał rundę. Każdy dał rundę dla jednego i drugiego, tylko że my daliśmy na Adama więcej punktów w drugiej rundzie. Ze względu na to, że był aktywniejszy, w stójce był mocniejszy. Były tam jakieś obalenia Damera, ale nie były one istotne, bo były to takie obalenia, żeby po prostu przeleżeć i się uratować. Już widać, że nie było tej aktywności. Stąd taka decyzja. Więc Adam, no... Myślę, że Paweł niech na spokojnie dojdzie do siebie. I jak będzie okazja, to potem zadamy mu jakieś kilka pytań. I myślę, że nie pozostało nam nic innego, jak podziękować za udział w drugiej gali Dzik Pro MMA 2. No i co? Czekamy na edycję trzecią. Walkę Adama z Patrykiem. No i może w końcu zrobimy jakąś galę, gdzie będzie więcej niż jedna walka. Wszystkiego dobrego.